Tuż jak Bóg. Dzisiaj przy naszej herbatce chciałbym podzielić się swoim wspomnieniem. Kiedy jako chłopiec w szkole podstawowej byłem odprowadzany do szkoły przez mamę, przechodziliśmy obok piekarni i ciągnąc moją mamę za spódnicę, mówiłem: Mamo, kup chleb, bo taki chleb kupiony rano w piekarni jest inny niż taki chleb, który został nam na wieczór. Idąc do szkoły Mama pozwalała mi dotknąć tego chleba, a ja ukradkiem wyrywałem kawałki i wyjadałem ciepły środek. Do dzisiaj pamiętam smak tego niezwykłego chleba. Księga Izajasza, pierwsze czytanie, które czytamy dzisiaj w tą sobotę, mówi o tym, że człowiek może nosić w sobie pewną ciemność, która może stać się jasnością, południem, blaskiem. Jak to zrobić? Izajasz mówi wprost. Daj chleb głodnemu, nakarm duszę przygnębioną. Nakarmić duszę przygnębioną, dać chleb głodnemu. Oto zadanie, które stoi przed każdym człowiekiem, który z ciemności ma przejść do światła. Są takie słowa pana Jezusa, które nie znalazły się w Ewangelii, a wiemy, że padły. Tak zwane logia znajdują się w innych miejscach Nowego Testamentu. Święty Paweł wspomina o jednym zdaniu, które wypowiedział pan Jezus. Mówi: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. To tak jakby kontynuował myśl Izajasza. Jeżeli człowiek ma rzeczywiście być szczęśliwy, musi przestać żyć tylko dla siebie, a zacząć żyć dla innych. Musi podzielić się sobą, a to Wcale niełatwa sprawa, dlatego że w pierwszym odruchu mamy wrażenie, że coś tracimy, że oddając komuś coś ze swojego, stajemy się biedniejsi. A jest na odwrót. Ktoś, kto potrafi dzielić się sobą, niczego nie traci, wręcz przeciwnie, staje się bogatszy, żyje w pewnym sensie w innych ludziach. To wielka rzecz, dlatego że. Sam Pan Jezus mówi o tym, że daje siebie innym. Ktoś mógłby powiedzieć: Wiele stracił. Nie, jest zupełnie na odwrót. To my wiele zyskaliśmy, a on objawił się jako Bóg Bóg, który potrafi dawać nieskończenie więcej niż możemy sobie to wyobrazić. Myślę sobie także o tych wszystkich przygnębionych duszach, które pojawiają się u Izajasza. Przygnębienie, smutek to uczucia, które dobrze znamy. Mogłoby się nam wydawać, że powinniśmy je usunąć z naszego życia, ale smutek i przegnębienie są bardzo potrzebne, bo wtedy rodzi się w nas jakaś refleksja, wtedy skupiamy się na tym, co ważne, szukamy pocieszenia. Nagle okazuje się, co w naszym życiu ma jakąś wartość, a co ostatecznie. Pozbawia nas wartości. Izajasz jest bez wątpienia prorokiem pocieszenia, to przecież on zapowiedział Mesjasza. Także i my czekamy na Mesjasza, który do nas przychodzi. Jak się nakarmić Bogiem? Przypomina mi się tutaj historia opisana w książce o Kubusiu puchatku. Kubuś Puchatek, którejś nocy zbudził się bardzo przygnębiony. Co więcej, Myślał, że przygnębienie ustąpi, ale ono stawało się coraz głębsze. Był smutny i wtedy uświadomił sobie, z czego zrodziło się to przygnębienie. Po prostu był głodny. Kubuś Puchatek był głodny i z tego zrodziło się jego przygnębienie. My też nieraz jesteśmy głodni Boga, szukamy Go bardzo daleko, ale ostatecznie odnajdujemy Go bardzo blisko. Warto może dzisiaj poszukać Boga blisko. Niezbyt daleko, blisko, bo w swoim wnętrzu spotkać się z Nim, zabrosić Go na obiad, porozmawiać, być blisko. Nasz Bóg jest Emmanuelem Bogiem z nami, nie Bogiem obok nas, nie Bogiem za nami, ale Bogiem z nami, to znaczy, mieszka w nas. Mam nadzieję, że także w czasie tej herbatki, sobotniej herbatki z Ojcem Mateuszem Bóg jest z nami. Życzę wam wszystkiego dobrego. Zostańcie z Bogiem. Któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.